Imię Ezechiel oznacza Bóg umacnia. I oto Bóg dał narodowi wybranemu, który został uprowadzony do Babilonii, proroka, który miał go umocnić. I rzeczywiście Ezechiel umacnia swoich braci. Mówi, wypowiada słowa skierowane przez Boga do narodu. Uczynię mieszkanie między wami i wy będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Myślę, że taka perspektywa, że Bóg uczynił mieszkanie między nami, że mieszka między nami, że nie jesteśmy jednym z narodów, nie jesteś jednym z miliardów ludzi, ale jesteś kimś ważnym dla Pana Boga, jest bardzo pocieszające. Każdy z nas ma jakąś Babilonię. Każdy z nas ma jakiś Babilon, w którym poszukuje jakiejś nadziei. I Bóg mówi do ciebie w twoich ciemnościach, w twoich mrokach. Oto mam mieszkanie niedaleko ciebie i chciałbym być dla ciebie Bogiem, a ty będziesz dla mnie narodem, ludem, będziesz kimś cennym w moich oczach, ale musisz wykonać wysiłek. Być może wielkopostny, a być może po prostu na nowo zbudować obraz Boga, który przychodzi do ciebie. On mieszka niedaleko i On chce być twoim Bogiem. I ty możesz do Niego należeć.